Siemanko. Siemanko. Cześć i hej. Witam na kolejnym odcinku z Horizon. Dzisiaj plan zakłada ogarnięcie questa. Zemsta córki. Być może coś jeszcze uda mi się ogarnąć. Aczkolwiek ponieważ plan zakłada dzisiaj grę do godziny plus minus 14:30, coś takiego będę kaczał. Pora odpalić gierę. Także lecimy. Aha, dobra. Nie przerzuciłem sobie na drugi ekran. Podglądu. Dobra. Wszystko jest. Także jeszcze raz witam. I o zdrowie pytam. A i przydałoby się, żebym tego gargulca z lewego dolnego rogu przeniósł bardziej na środek. Gdzie jest kamera? Okej, okay, mam. Tyk, 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 tyk. Tak chyba będzie stykać. Może nawet i tak. O. Picobello, dobra. Czas zacząć. Zdrówko. Sok pomarańczowy z rana wjeżdża. Czytaj. Tak, główny quest to jest Miasto Słońca. Ciup. Piotr na podglądzie, czy mi się wydaje? O Jezu, przepraszam. Nie potrzebujemy tu wichrzycieli, cudzoziemko. Okej. Dobra. Amunicję mam pozupełnianą. Chowników jeszcze troszkę mam. Misje. Miasto Słońca. Zemsta córki. I kawałeczek stąd. Nie ognisko w lesie. Siema, Piotr. Okej. Okay. Tu jest żyraf, tu jest kocioł, kurde. Będę musiał wrócić do tych miejsc, nie? Co tam fajnego ogarniasz, Piotr? Bo ja przed samym streamem jeszcze siedziałem z kumplem na łączach, że tak powiem. I gadałem z nim właśnie na temat samochodów, nie? Atom? A jak nie zdążę pozbierać wszystkiego, to co wtedy? Tego, żeś nie wziął pan pod uwagę, nie? No dobra.
Tam złomiarze sobie chodzą. Aha. Poważnie? Sorry. Siatkę? Tą, co Wojtek polecał, czy jak? Spokojnie, spokojnie. Nie no, piło zęby, to cienkie bolki teraz są. Dobra, jeden zdech. Tak sobie, wiesz, Piotr, wymyśliłem. Że wezmę sobie, ubiję ten Rexa jeszcze, zanim pójdę dalej. Kocioł. A te sobie uciekły, okej. Dobra, to zobaczmy, czy dam radę Rex. Radar też mu odwaliłem. Dobra. Teraz one polują na mnie. Aha.
Czy ja mu strąciłem radar? A jest, 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 jest. To jest groźne. Aha. Okej. Ciotki? Zemsta ciotki? To wiesz, to musiałaby być super ciocia i niezawodna szmata, nie? Kurde, strąciłem mu gdzieś tą wyrzutnię dysków, a nie mam zielonego pojęcia gdzie, nie? Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. Skąd tu tyle mobów się wzięło nagle? Bez sensu. Wcześniej tutaj... Poza nim i jakimiś tam tymi. Kardża nic nie biegało, nie? Ostrzeżenie. Damy.
wciąż mogę zyskać przewagę. Kamy. Dobra, wracają. Gdzie mu to upadło? Ale złomiasz dosyć. Fuck! 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 Poważnie? Fuck! Pieprzoń! A ja byłem już pewien, że ten, że ja go złoiłem, nie? Dobra, teraz tak. Sakra. To chyba było moje najgorsze podejście od samego początku do niego. Odporność na mróz i mróz. Okej. Tak jest! Dramat. No to był lekki dramat, nie? No i znów to samo. Piotr, a powiedz mi to, co ci tam wysłałem tamtego Forda, nie? Wczoraj. To mówiłeś, że brałbyś. Sorry. A czytałeś coś na temat tych silników i w ogóle? Zachowuję to na szlak.
Leczonko. Dobry do starego przepisu. Lansorogi. Ale mam chrypę coś dzisiaj. Sorry. COVID. To się na pewno przyda. Tego to by się na pewno i więcej przydało. Dobra. Tak, muszę iść tą drogą. Ale jeszcze sobie zobaczę modyfikację. Mi kurde poleciało. Jakiś zwój od mrozu. Aha. 42,11% obrażeń. Super. Tylko do czego mi to? Dobrze. Czyli nic fajnego. Poza kolory. Dobra. Zmiatamy. Kolejne ognisko. Mi pasuje. No to idziemy. O, już zatykam oczy i zasłaniam uszy. To ta ścieżka, ta. Nie ma odwrotu. Nie. Tego potrzebuję. Dobra. No powiem ci, że... Ładnie, dobry łuk. Nie znam podstaw, ale... Są solidne podstawy do bycia... Do nagrody żartu roku, nie? Ale wiesz co? Jak akumulator jest C, to jak go wiesz, rozładujesz do cna, naładujesz ile trzeba, no to on jeszcze chwilę pożyje, nie?
Ale to, wiesz, na zasadzie, nie wiem, pożyję pół roku i wtedy już kompletnie zdechnie, nie? Dobre, mięso. To do twojego czy do Audika? A, no tak, no... Mówię, że pół roku max, nie? Ja tak kiedyś zrobiłem, to znaczy ojciec mi pokazał co i jak. Kupiłem wodę demineralizowaną i tak dalej. No powiem szczerze, nie miałem hajsu na nowy, no. W obecnych czasach nie mieć pieniędzy na coś... nie jest wstydem. Kiedyś trochę było. Co nie znaczy, że miałem z tym jakiś przeogromny problem, ale... No... To tak powiem, zrobiłem taką tanią regenerację na tamtym akusie. No i mi chyba z 3 miesiące jeszcze wytrzymał, nie? Wystarczająco długo, że nazbierałem sobie na nowy. Siema, Bybars. Bybars, ty nie w pracy? Ja w Volvo... jak kupowałem... swoje Volvo... to akumulator tam miał... Piotr... 4 miesiące. Czerwone światło oznacza kłopoty. Fuck. Fuck. A, na 14. to na luzaku. I powiem ci tak, miał 4 miesiące i akumulator, który miałem w Volvo, on mi przeżył 4,5 lata. I można by powiedzieć, że w chwili, kiedy się go pozbywałem, miał 5 lat. Aha. Dobra. A radar mu już zdjąłem? Nie. Muszę mu radar zdjąć. O, właśnie tak. No bez jaj, on tu idzie? Serio? Nie idź tu.
Kto potrzebuje? Aha. Ziemia. Ja potrzebuję wyrzutnię dysku, tą, którą on upuścił. Pytanie, gdzie on ją upuścił? Dobra, jest, mam. Jedna sztuka. No fuck! Pieprzaj, dziewczyno. No. Przestań się wiercić. To dobiję go już chyba tak. Normalnie, zwykłymi strzałami, bo... Ja widzę, że na tą wyrzutnię dysków to nie ma co liczyć. Źle przypuściłem atak w ogóle na niego. To go zabolało. Bo powinienem to zupełnie inaczej ten... ogarnąć. W sensie ściągnąć go najpierw w jedno miejsce. Go sklepali. A dopiero później ten, zrzucać mu te. No. Wyrzutnie dysków, nie? Albo zostawić je na koniec, żeby jak najbliżej mnie je ten, je upuścił, nie? Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Także stratek ze mnie przeciętny, panowie. Życie. Ale leży.
O właśnie, da ci przewagę. Nie wiem, czemu ona nad tym przeskakuje cały czas, ale... Egal. To jest jakiś obóz bandytów? Nie. Kurde, jak trafię kolejnego, to nawet nie będę miał z czego się ten uleczyć. Taka lipa. Dobra, idę tego. Reksia złupić. Jest. Jest i łup. 40% obrażenia. Dla mnie kilka echowników odzyskałem. Początko? Przyda się. Bye bars! Miałeś w tym Audiku 1.8 Turbo, czy 1.8 TFSI, czy tam TSI? Piotr będzie się śmiał, ale pytam, bo... Skodę znalazłem w moim budżecie. Tam jest chyba 1.8 TFSI właśnie. Jeżeli ty miałeś akurat ten silnik, no to już na nią nie patrzę. Kawałek dżungli? Nie, to już przejście na dżunglę. O, zaraz ognisko będzie. Zmienić. To powinno załatwić sprawę. A, to coś jest. Zapis tekstowy. Ja szybciutkie ZW.
Jestem. Tajwik. Mogę tego potrzebować. Latające złomiarze. Chyba czołg był, tak? W sensie, mówisz o tej wyrzutni? Fajna, tylko widziałeś, te dyski powoli lecą, nie? Chodzi ci o ogół. Że już prawie wszystko mam, że tak powiem, zmaksowane. W sensie pełne uzbrojenie już mam, nie? O to mi chodzi. Nie, ta wyrzutnia dysków fajna, tylko z nią biegać nie można. Takie tam. To się przyda. Ale ogólnie to spoko. Antyczny złom. Że tak to nazwę, kubka złomiarza. Tam też złomiarze. Taka creepy muzyczka. Przyrządzę. Dobra, czyli jestem tam, gdzie byłem. Później.
O! Antyczny złom. Tak coś czułem właśnie, że gdzieś coś tu się znajdzie ten. Oczywiście nic ciekawego, nie? Jakby inaczej. Dwójka. Nie. Dragster z armatą od czołgu? Takie rzeczy to tylko w mafii chyba, Piotr. Czemu pytasz? Gdzie wynalazłeś takie cudo? Nie byłbym sobą, jakbym na przełaj nie poszedł, nie? Chodź, ziomuś. Brak biegu. Coś takiego by było. No. Ma to sens, Piotrku. Chodźcie, chodźcie. Ja się tyle roślinek nazbierałem, a... Uj. Chciałem się leczyć. Lisek oberwał. Sorry, lisek. Piotr, a... Bo jak pytałem, to ciebie nie było. Te ostatnie Mondeo, co ci wysłałem. Ty mówisz, że brałbyś mimo, że 2 litry. A wiesz coś więcej na temat tego silnika? Coś, cokolwiek? Bo ja już szajby dostaję, nie? Ja już nie wiem, na co mam patrzeć, nie? To musi być samotna skała. Aha. Nie będę cicho, gdyby to była pułapka.
Nie, to może być pułapka. Aha, dobra, okej, ja doszedłem do celu. To może bym zapisał jeszcze coś? Nie, nie bardzo. Ognisko opuściłem. Tutaj ono było? Długo nogi chyba easy były. A tam jest ognisko. No ale ogólnie wydaje się mega spoko, nie? Akurat tamten samochód. Człowiek chce w spokoju level dobić, to go jeszcze chcą kopać. Dajcie żyć. Nie no, bo w tym budżecie to taki Ford to jest jedna z tych rozsądniejszych propozycji, nie? Bo ta Mazda. Pytanie, czy chcę wziąć ślub na kilka lat z samochodem tych gabarytów, nie? Chciałem, że dobiję level. Mnie to by się przydał. Like big bad, but... No właśnie, właśnie. Wiesz, okłamywać samego siebie, nie? No ciekawe, jak je ubić. W takim statku stolinnym. A! Bum. Muszę podejść. O! Udało się trafić. Ja myślałem, że ciężej będzie z nimi. Takie easy win, jak to mówi
Piotera ulubieniec. A on o zwycięstwach dużo wie. MC Win. Nie no, żartuję. Uda się dobić ten level, czy nie? O ty chuj. No. No nie, no bez jaj. Ale się uczepiły mnie. No. Klawek antylopy, nie? Dobra. Tamta wybuchnie. Dwie jakieś kulawe gazele mnie tak złoiły, nie? Dobra. Odejdź ode mnie. Dlatego. Masakra. Trochę się nie wyspałem. Pewnie dlatego. Ale level pan. Wcześniej je biłem to jakoś tak. Zabiorę to ze sobą. Lepiej. Aha. Ile chodziwa namarnowałem? Znaczy namarnowałem. Zużyłem. Mam cię. Yep. Ogrodzenie. Tutaj co, jakaś jaskinia jest? Dum, 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 dum. To wy chłopaki ogólnie co, jeszcze 2 godziny i do roboty. Życie takie ciężkie.
To mnie tak ścina streama? Tu was też. Na pewno się przyda. Znaczy u mnie to logiczne, że będzie ścinało, bo mam 5 milionów zakładek z automotyo otwieranych. Dobrze, że jeszcze Marketplace'u na Facebooku nie zacząłem przeglądać. Bo bym musiał jeszcze dodatkowe 2 kości RAM-u dokupić. Oho. Też dobry jestem. Marszczynu w ogóle nie zbieram. Wcześniej miałem z 2000 marszczynu, tak teraz widzę, że trochę znowu się kryzys marszczynowy robi. No dobra. Proszę. Jakieś miasteczko jest. No dobra, spoko, jak już jestem przy jakimś miasteczku. To skoczę posprzedawać chociaż. Dopiero zrobię questa. Mam cię. Po 6. Nie ma to jak trip za marszczyny. Aha, tam z czujkami się bawię. Tych czujki klepią. Słabiutko, chłopaki, słabiutko. Kolejne zwycięstwo. Czujki. Jest co świętować, nie? Choć gorzkie. 700 sztuk marszczynu. Ostatni jaki biorę i spadam do tego miasta. Mały recycling się zrobi i można iść dalej. Sejwik do miasta. Dzielna roślinka, przydasz się. Co to? Jakaś kopalnia, czy co? Kopiec skałokrusza?
Trochę się wystraszyły. Tu takie wyrobisko jest. Uhu. Jakaś misja. Spoko. Pewnie wcale nie dotyczy tego wyrobiska. Na pewno nie. Nie ma opcji. Mhm. No i to jest chyba to miasto, do którego miałem dojść. Pocięte klify. Kupiec, ognisko. Dobra. Bogactwo. Ty kupiec. Nowa broń, coś tam, coś. O! Wrzutnia lin. Ojojoj. Ojojoj. Nowe broń. I? Huk proca cienia. Ale się trafiło, nie? Bojowy. No dobra. Będę miał same fiolety. I kolejne samouczki. Dobra, to zobaczmy, co my tu mamy. Łuk bojowy. Cienia. Mróz 4-5. W końcu będę miał coś na skażenie. O. Wrażenia, skażenie, poręczność.
Słabiutki ten na porażeń. No ale nie mam nic lepszego. Trudno. Trudno. Wrzutnia lin. Jest to samo. Mhm. Porażenie, odrywanie. Poręczność, skażenie, poręczny. No dobra. Grzechotnik. 44 obrażenia. Jo. Zamrażający. Ten. Właśnie, na tamte długonogi to ten. Grzechotnik był fajny. Porażenie. A porażenie już wrzuciłem, co? Nie, no to nie ma sensu. Chyba musi być stricte na obrażeń. Co z tego wyszło? Może być. No i huk proca. Poręczność i porażenie. Aha. Dobra. Że bronię co? Bronię mam zmodyfikowane. Mienicie. Klipunek.
Bojowy. Wszystko fioletowe. Powalenie, odwet. Sprint, to jeszcze nie to. Ja chciałem. Inny czas, o. Teraz silny cios plus. Serce gromoszczęka. Odtwarzanie amunicja. Tyk. Aż do nas. O, metalożery w końcu na coś pójdą. Nie powoduje obrażeń i wywołuje poważne skażenie. Maszyny skażone tą strzałą będą atakować inne maszyny aż do minięcia efektu. Ciekawe. Ha. Ciężka lina do pętania. Bomba zbliżeniowa powoduje średnie obrażenia od wybuchu. Aktywowana zbliżeniowo. Umieść tę bombę na ziemi. Aha. Oko. Samouczki. Wow. Burza ptaki. Koło krusze, gromoszczęki. Akurat behemota ani razu nie widziałem i skało krusza. Trzy maszyny muszę zabić. Akurat tam te głupie czujki ściągnąć. Aha. Bysior. Czym był Bysior? Czyli ile tu mamy? 5000, 2,5 dycha, 14000 expa. I prawie cały level chyba. No fajnie byłoby to zrobić. Dobra, ekwipunek, umiejętności.
Amunicję mam przejrzaną. Poczepka długonoga. Masakra. Widziałam lepsze. Jakąś zbroję może? Coś ten? Nie. No trudno. No dobra. Wiem, że może ze zbroi też jakieś nowe itemki będą. Ale nie, to nie. No dobra. Tutaj. Polowe naczynie, płomień, niechownik, tu mam. Czas posprzynawać. Surowce. Serce gromoszczęka, tyle hajsu. Spoko. Do piekła. Pięć ciastek. MC Hammer. Może zrobię to inaczej. Wysiora nadymacza. Biło zęba. Migacza. Wielkogłów, lancoruk. Ja posprzedaję te itemy. Jeśli właśnie serca złomiarza, trójki, bieguna, no bo to jest banał. Jak będę tego potrzebował, to w moment sobie to nadrobię, że tak powiem. Jastrzybułęska, nadymacza, kłapaka, długonoga, łozęba, nękacza. Kabołaza, żuwacza. Bo będzie mi zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie brakowało miejsca w ekwipunku. Jak tak dalej pójdzie. Bieguna. Metalożer. Chowników kilka jeszcze mam. Oko. Kłodziwo też idzie okrutnie. Metalowe naczynie też. Płomieni mam mało. Dwanaście. Też 12. No i dobra. Modyfikacja.
Cóż. Ogień mróz. Skażenie, poręczność, skażenie. Poręczność, porażenie. Odporność na strzały. No dobra. To tyle z zakupów. Trochę frywolny. Weźmy questa. Widziałem lepsze. Daj mi spokój, pionierko. Nie trzeba mi najemnika, ja potrzebuję cudu. Kogoś, kto powie, kto pozabijał mi ludzi. Umiem tropić. Mogłabym pomóc. Co się stało? Zbiorowe zabójstwo, mówię ci. 5 nocnych strażników poszatkowanych w kamieniołomie. 5 ludzi zabitych? Jak? Nie wiem. Jeden był kumplem sprzed wyzwolenia. Wcześniej pracowaliśmy tu jako niewolnicy szalonego króla. Mój przyjaciel, niech zawsze kroczy w świetle. Ten to umiał walczyć. Tych diabłów albo było dużo, albo były ciche. Okej. Mogły ich zabić maszyny? No nie bardzo. Kamieniołom jest ogrodzony. Nie widziałem, aby Jastrząbły kiedyś coś takiego zrobił. Nic nie wydało ci się dziwne lub niepokojące? Ano, zobaczmy. O tak, strzępy ciał, potoki krwi. Przepraszam, za duży stres. Nie nawykłem do mordów. Nie, nic dziwnego. No może to, że ostatnio trochę wysadzaliśmy. I Sarawat powiedział... Nie, to głupie. Używaliście materiałów wybuchowych? Jasne, żeby dostać się do dobrego towaru. Robimy tak co rok przez tydzień. Ale to nie ma nic wspólnego z ofiarami. Ich coś się rozdarło, nie rozerwało. Okej. Co dokładnie powiedział Sarawat? Oj, nic. Ciągle tylko bełkocze o tej tam kupie kamieni. Mówi, że nie pamięta jest wczoraj. Mówiłem mu, że tu kamieniołom. I cały dzień nic, tylko nosimy kamień. To nie dziwne, że kamienie się ruszają. Przygłup. Rozejrzę się po kamieniołomie. No, proszę bardzo. Cały gościu z niego.
To jest chyba Behemoth. No to jest ten robal z ziemi. No to chyba będzie ten super ptasior. Widziałem to już 4 razy. Okej. Widziałem lepsze. Dobrze, że się zatrzymałem. No dobra. To poniżej. No coś czuję, że to będzie gruba misja. Palimy to, a później... Samouczek. Spróbuję na tym zrobić. Czym go bić? Mrozem, tak? A jakie mam jeszcze samouczki? Proca? Bombami zbliżeniowymi. Okej. I tak, ekwipunek, broń, grzechotnik i cyk. Misja. Dobra, teraz kolejny przerzut na samouczek.
Dobra. Nie trzymaj. Jeden samouczek zrobiłem. Grzechotnik cienia. On przecież jej nic nie zrobi. Gdzie on jest? Bubuś! Dobra, końcówka. Jak kamienie. Zbój na skażenie. Spoko. Płomień. Sporo tu go. To jest płomień? Już myślałem, że może mógłbym go pozbierać. Tam coś jest. Jakaś czujka? Co to czujka robi? Dobra, a misje? Zabijaj bombami zbliżeniowymi, rozścieczaj maszyny skażonymi strzałami. No. Broń. Jest huk proca.
Tyk. I bojowy. Nie. Dupa. Wyborowy to był. Tak. Jeszcze do pozbierania. Tak, nie, tak, nie. Nie. Okay. A jak ta gnida w ogóle wygląda w katalogu? No jak... Jak kret. Przerośnięty. Otwór wydechowy. Worek na paliwo. No ale nie udało mi się go ten odpalić. Tutaj jeszcze chciałem zobaczyć, w którym to miałem skażone strzały. 43 skażenie, 15 porażeń. Nic ciekawego. Zbroje. Do maskowania. Fajny item. Ciosy. No, taki basic zrobiłem z tego. A dobra, nie, to ja wracam do tej konfiguracji, bo 10% maskowania niby niewiele, ale bardzo dużo robi. Ktoś przeżyje bez statu. Pewnie sobie w ogóle zmienię jakąś zbroję, o ile jeszcze będzie okazja przed tym. Przed zbroją ze splotu. Ale co dostanę? No. Nie widziałem dotychczas takiej maszyny. Wow, ani tak dzielnej łowczyni. Weź to. To co prawda z kamieniołomu, ale akurat tobie to bez gadania się należy. Obyś zawsze kroczyła w świetle, zwłaszcza mając do czynienia z tym, co wyłazi spod ziemi. O, wspaniałe. Skrzynka zwykłej nagrody. Uwielbiam ten fragment. Cześć, koła expa. O, echowniki. Echowniki. A. Dlaczego się podniecam echownikami? Bo echowniki są potrzebne do tego. Do tych wybuchających strzał, nie? A serce żuwacze. Bieguna. To noszę. Tak.
byłaby fajniejsza. To co noszę? Aha. Trudno. No dobra. Samouczki. Szybciutko zrobię. Łuk proca cienia. I to są te. Kuleczki. To jest potrzebne do robienia? Naczynie i płomień tylko. Będą wybijały, czy co? Oko. To jeszcze jednego jakiegoś mobaska bym musiał ubić. I się fajnie wybijali. Kłodziwo.
mogę ich wkrótce potrzebować. Nadchodzą. Zrobiłem wszystkie samouczki? Tak. Dobra. Zemsta córki. Fajnie było. Leczonko. Leczonko. Z nich łupy jeszcze pozbieram sobie i wsio. Te metały. Bombki jeszcze zostały. I jedna z tych. Dziwne. Niby one gdzieś są, ale podnieść ich już nie mogę. Dobra, trudno. Ciekawe, czy tamta znikła. Tam gdzieś jeszcze miałem jedną rozstawioną. No, też znikła. No, słychać ją?
Życie, trudno. Dobra. Wracam do standardowego mojego ekwipu, czyli proca cienia zamiast huk procy i wyborowy huk. Co tak było? Okej. Modyfikacje. Coś mi wyleciało. Siema, Dudi. Siema, siema. Jak tam, Jaro? W pracy jeszcze? Część? Na telefonie to w pracy jeszcze, co? Ja właśnie już ten. Pomodyfikowałem sobie bronię, wiesz? Już wszystko mam fioletowe poza dzidą, nie? Samouczki porobiłem tego skałokrusza. Ubiłem. Wymiana pełna oleju wielczu? O! Ze smarowaniem zwolnic i całej reszty też? Tutaj jest miasto słońca. Tego nie chcę ci zaliczyć. O ja pitol. Mam wszystkie samouczki porobione. Teraz pokupowałem bronię przed chwilą, to znaczy przed chwilą, z 20 minut temu. I z samych samouczków i jakichś tam bzdetów ponad pół levela wbiłem, nie? O grzechotniku mówisz? O tym? Jako grzechotnika ci chodzi o tego zielonego, to Jaro, to musisz ludzi ubić, bo jest napisane przeciwnika. Ja też ten. Zastanawiałem się, o co chodzi, dlaczego mi to nie zalicza, nie? I tak poczekałem, aż będę te obozy bandytów robił, nie? No i okazało się, że... Słowo przeciwnik ma znaczenie człowieka, nie? No ale zobacz, ile ty pograłeś, ty już wiesz, znasz tą gierkę, nie? Siema Mariano, Italiano. How are you? Ale już powiem ci, fajnie, wszystko się, kurde, tak fajnie bije. Wygląda jak zwykły posterunek. Rozejrzę się. Skrzynka z zapasami. No, że już ta nuda mnie nudzi. Nudno mi nawet, gdy nie gadasz. A mnie nudzi, kiedy ty narzekasz, że mi nudno. Wcale nie narzekałem na to, że ci nudno. Narzekałem na to, że ciągle narzekasz. No to teraz ja będę narzekać, że ty narzekasz. No tak. Stój, wyrzutku! Co ty tutaj robisz?
Mafiozo wieczorkiem, no. Poluję. Cały dzień podążałam tropem Piłozęba. Pewnie węch ci odjęło, bo żadnego tu nie widzieliśmy. A teraz ruszaj. Szybciutko. Cóż, nie chcę mówić. Zobaczmy więc, czy czegoś nie ukrywają. Nie. To jest skrzynka z zapasami była. No, tak jak Jaro napisał, mafiozo to wieczorkiem będzie. Ale to też będzie tak, że wiesz, z 2 godzinki pogram. Bez szaleństw, grzecznie. Kurde, wózek będę oglądał. No oglądaj ten wózek. Cóż, to wybierzemy trudniejszą wersję. Brać ją i dobrze związać. Gdzie on jest? Na wylot przez wroga. Nie. No, wyłaż stąd, no. Poleciał. Badaj samotną skałę. Tu jest do badania wózek. Bo wózka nie dali mi obejrzeć. W wózku są łańcuchy. Nie tylko. Również kajdany. Gdzieś transportowali więźniów. No dobra. Idź po śladach wózka. Co? A tam są puszki, czy ten? Czy wkład papierowy? Dudi. Ja to tam, wiesz, z serwisu Jelcza to nigdy nie robiłem, nie? Jelczem wywrotką raz miałem okazję jechać, nie? Stąd wiem, że Jelczem 110 bezpiecznie można jechać. 2 puszki. Ach. I to nie puściło z tych łańcuchów? Przywoływać dzikich bestii? To znaczy? Muszę wykorzystać zaskoczenie. Bum. Dobra, pal się. Byłoby to ciekawe, gdyby nie szukały mnie. O! Czujki. No czujka to jest oponent na poziomie, nie? Na tą chwilę gry. Ognisko gdzieś tu jest. A, za daleko jest. Mówisz o tych takich łańcuchach, że zakładasz naokoło, nie?
Tak jak pas transportowy ściskasz, żeby odkręcić. O tym mowa, Jaro, tak? No. To na dwa klucze dopiero? No to ktoś dojebał. No ale co, dałeś radę, no. Szukają mnie. Ojej, czujka mnie szuka. Co ja teraz biedny zrobię? Gdzie ja idę? O, chłopaki. O, to tutaj jest taka przełęcz? Do Milusińskiego? Ciekawe. Cześć, kot. How are you? Oh. A powiedz mi, Marian, z tym przywoływaczem dzikich bestii, to chodzi ci o to, że ten? Dokończysz w jakiś tam sposób druida, tak? Czy jak? A, no ale to grałeś przecież już druidem. O, przydatne. Aj, te ladery. To jest właśnie powód, dla którego przestałem grać w Diablo 2. Jedyna opcja, jaka mnie zachęci do grania w Diablo, to tylko i wyłącznie gra na singlu i zbieranie tego Graala, nie? Innego sensu grania w tą grę na chwilę obecną nie widzę. Ślad prowadzi tam. Może na koła jest w środku. Na koła jest w środku. Dobrze. Słowo klucz. A co to jest? Obóz bandytów? To jest jakieś obozowisko Kardża. Pany. Ja mam z Kardża wojować. Ochujeli. Jeszcze w momencie, kiedy chce mi się ten na jedynkę do toalety. Nie no, bez jaj. Każda gra polega na zbieraniu czegoś. No, ja wiem, tylko wiesz o co chodzi? Jak wrócę z toalety, to ci powiem, Marian. Dobra, jest. Marian, każda gra ma swojego odbiorcę, prawda? No i są ludzie, którzy mają nieograniczoną... To znaczy... potencjalnie nieograniczoną ilość wolnego czasu. I są też ludzie, którzy lubią pograć i są w sytuacji, powiedzmy, takiej jak ja. Czyli 2 tygodnie w miesiącu w ogóle mnie nie ma w domu. I powiedz mi,
co ja mogę osiągnąć przez pozostałe 2 tygodnie na tym laderze, nie? Zakładając, że dobrze trafiam, jestem w stanie grać na laderze, bo lader chyba 2 miesiące trwa. 5 tygodni. Nie, nie o to chodzi. Tylko ja po prostu tłumaczę swój punkt widzenia, Marian, nie? I sytuacja wygląda tak, że mnie ta gra zmęczyła. Najzwyczajniej. Nie mam ochoty nawet na nią patrzeć, dlatego tak na nawet streamy omijam. Ale widziałeś, do ciebie zajdę raz na jakiś czas, zajdę do starego dziada, zajdę do Hilliego, ale no... Zmęczyła mnie ta gra po prostu. To znaczy gry. Ogólnie gry są dla każdego. Tylko branie udziału w czymś takim jak ladder, aka wyścig szczurów, no to jest dla ludzi, którzy mają nadmiar wolnego czasu, nie? A w moim przypadku nie ma to najmniejszego sensu. Nie chcę wyjść na ignoranta, ale w tej kwestii będę. Zobaczymy, będzie... Ja wiem, że można grać. Ale to wtedy omijają cię nowe słowa runiczne i wszystkie inne nowinki, nie? Dziewczyna Nora w dziurze jest fajna i chuda. Nawet o tym nie myśl. Zajd mówi, żeby jej nie tykać, bo cena spadnie. Mhm. Chyba Nakoa tu jest. Muszę przebić się do niej przez tych strażników. Tylko widzisz, chodzi o to, że można grać na ladder. Okej, spoko. Tylko, że obecna polityka Blizzarda sprawiła to, że ty jako gracz grający non-ladder jesteś tak jakby graczem drugiej kategorii, mimo że wysrałeś kupę pieniędzy na grę. No to już nawet nie chodzi o ilości ten. Jaro, nie? Tylko chodzi właśnie o to, że to jest takie nieudolne naganianie rynku, nie? Chcesz mieć nowinki? To graj ladera, nie? Zaraz zrobi się głośno. Pomóżcie, błasy! Dobra. Padamy. Nadal szukają. Wiesz co, no... Ja Diablo 4 kupiłem. Będziemy z Piotrem grać. Jako tako finalnej wersji tej gry nie dostaliśmy. Więc ciężko ją od razu już, wiesz, spisać na straty. Wiadomo, że Diablo 4 jest zupełnie nową grą. No właśnie, nie jestem
bogaty. Na chwilę obecną potrzebuję 25 tysięcy na nowy samochód. No, no tak. Tak, tak, o to mi też chodzi, nie? To jest masakra, dlatego ja... Jaro, kiedy ostatni raz widziałeś u mnie Diablo? No ale w POE dorobić się to też trzeba się narobić, nie? Mi nie chodzi o to, żeby gry były łatwe i w ogóle. Ale uważam, że jest sporo ciekawszych gier do grania, które zaabsorbują cię jeszcze bardziej. Nie, ja nie narzekam, no co ty, Marian. Na co ja mam narzekać? Jedyne moje narzekania to może być to, że jak chyba każdy w obecnych czasach nie mam pieniędzy. Już cię miałem. No już mnie miał. Nie marnuj mojego czasu. I tak cię znajdę. Dobra, chodź tu. Dostał z dzidy. I po co się chowa? Jest ich więcej? Nie ma. Nie. Nuda. Zawsze muszę się przydać. Zawsze mogę, Marian, zrzucić to na to, że się nie wyspałem. Nie, ale tak poważnie mówiąc, broń Boże, ja, Marian, nie narzekam, tylko po prostu... Diablo 2 to jest u mnie taki, kurnia, ciężki temat. Znaczy inaczej, Diablo 2 kiedyś było dla mnie gierką ponad wszelakie gierki, nie? Ja za dzieciaka w Diablo 2 spędziłem ho-ho czasu. Ile od ojca się naprosiłem pieniędzy na kafejkę. Ja to byłem jednym z tych takich... No... Ja wiem, Jaro, nie? Ja nie mam kochającej żony. Ale jedno jest pewne, potrzebuję samochodu, nie? Bo ja już boję się nawet do pracy jeździć. No ale tak kończąc, byłem kafejkowym gnomem, nie? Za siebie trzymam kciuki też, Marian, i dziękuję. I co? W końcu przyszły takie czasy, że ojciec stwierdził, że lepiej jest kupić komputer i założyć internet, niż dawać mi na kafejkę, więc... Wiem, Marian. Wiem, wiem. Dzięki, chłopaki. A co do samochodu? Jaro. Oglądałem Hyundai'e i Kia. Tym silnikiem 1.6, który masz i ty. I jedyna opcja w benzynie, jeżeli chodzi o Kianki i Hyundai'e, to jest 1.6. Ale to nie jest wszystko. Bo ja potrzebuję kombi. A Hyundai i Kianki występują tylko w hatchbacku. I powiedzcie mi, jak żyć? Jak żyć? Poranek. Minął poprzedni dzień. Rewelacja. Gdzie ona się schowała? Gdzie ona jest? Na dole tutaj, aha.
jak już o słowach piosenki, to też jest piosenka pisana dla pieniędzy, nie? I need money. Ja no żartuję, bo zaraz wyjdę na jakiegoś materiola. Ale spodobała mi się jeszcze Mazda 5. Tylko muszę poczytać, a za bardzo nie mam kiedy. Jeszcze dzisiaj kolega mnie poprosił, czy bym mu nie pomógł garażu przenieść. To co, odmówilibyście? Gotowi do sprzedania w niewolę. No ja wiem, mi by w zupełności taki samochód wystarczył. No bo Hyundai tej generacji, co ty masz, on w kombinie ten, nie występował. A TCW? To chyba ogólnie znaczy compact wagon. Na koła? Jan mnie wysłał. Pomówimy, jak wszystkich wydostaniemy. Jan cię przysłał? Nie wierzę. Czyżby jego modły zadziałały? Znalazłam klucz. Pomogę innym. Chodźmy. Gdybym się tak na benzynę nie uparł, to nie wiedziałbym, w czym wybierać, nie? Z racji, że diesla nie chcę, to... Wydostań nas stąd, proszę. Porozmawiaj to z jest jak jest. Będzie wiedziała, co robić. Tak. Wszystko będziemy wynajmować. Znam już te proroctwo, wiesz? Ciekawe, czy obiad też będę wynajmował. I bieliznę. Wiedziałem, że będą przez ciebie kłopoty. Aha. Ale w ostatecznym rozrachunku nam się to opłaci. To już koniec, Zaid! Twój i twoich ludzi! Dawaj go. Fuck! No co ty, chłopie? No i czemu oni ją chcą bić? Co ona im zrobiła? Bez sensu. Bić kobietę. Co tu ściągnęli jeszcze w gratisie? No tak, CW wygląda jak kombi. Tylko takie małe, coś a la te. Lexus IS. Ten pierwszy. Coś jak Subaru Impreza. Że po prostu jest tak jakby kuperek dorzucony, nie? Ojciec był łowcą. Często mówił, że zwierzyna zasługuje na lekką śmierć. Jak Zaid zaczął handlować niewolnikami? Te gnoje, których zabiłaś? Mordowały dla Zaida podczas krwawych łowów. Nowy król Słońce wyrzucił ich z wojska. Ale Zaid wyłgał się i tym razem. A potem wymyślił sposób na zarobek i wziął swoje wieprze do roboty. Do roboty. Jak Zaid cię pojmał? To chyba jeszcze do Miasta Słońca dojdę dzisiaj. Ale mnie złapał. A potem puścił, żeby jego ludzie mieli rozrywkę. A potem? Mówił, że mnie sprzeda w niewolę, jak innych biedaków, którzy trafiali tu co tydzień. Nie krępował się. Maltretował mnie przy każdej okazji. To, co zrobiłam... No to mnie, chłopaki, zaskoczyliście ilością lajków. Dzięki. Wiele przeszłeś. Jest okej. Okay. Nie mam co pić. Zaid nie żyje. Byłam gotowa na wszystko, by do tego doprowadzić. No wyżebrałem, nie? Udało się.
Ja jestem pospolity żebrak. Inni byli w lochu od miesięcy. Im gorzej wyglądali, tym trudniej ich było sprzedać. A ile masz już subów, Maria? Nie mają jedzenia, snu i nadziei. Zaopiekuję się nimi w południku. O Jezu, dał łapkę. O chłopie. 9? No. Początek jest trudny. Marian, jak chcesz tipa jakiegoś ode mnie, to ludzie często patrzą, jak jest na promocji albo za darmo jakaś gierka na, powiedzmy, Epiku albo na innych platformach. I warto przypilnować takiego tematu i wtedy ja z takich akcji zawsze przychodziło mi dodatkowe 10 do 50 osób, nie? Na Mafii jedynce 50 subskrypcji. 56 chyba nabiłem. Jednego wieczoru. Nawet nie spróbujesz wrócić? A co z Janem? Matrony nie pozwolą mi wrócić. A nawet jeśli, to nie chciałabym. Dla mnie mogą spłonąć. A co do Jana, wiem, jak przesłać słowo. Dowie się, że jestem cała. Będę za nim tęsknić. Biedny Janek. Już czas. Słuchaj, nic o tobie nie wiem. Ale pewnie nie bez powodu zostałaś poszukującą. Jeśli będziesz chciała porozmawiać, szukaj mnie w południku. Będę tam, dopóki więźniowie nie staną na nogi. Tymczasem dziękuję. Bajo jajo. Za pomoc w wycięciu tego żałosnego chwasta. Nie wiem. Mam nadzieję, że z niego coś fajnego wypadło. O Zaidzie i pamiętać tylko o ojcu. No i dobra. Na koła uciekaj. Nic. Level wpadł. Dobrze. Ważnie. Nic z chłopa nie wypadło. Przepraszam, że tak kaszlę. Oj, oj, oj. Nie no, bez sensu takie te ruchy metalu. Gdzieś jeszcze jeden powinien być. Bo tutaj u góry to dwóch ubiłem przecież, nie? Wiesz, ale to nie jest powiedziane, że jakaś ekonomia się nie trafi. Właśnie o to chodzi, że bardzo, bardzo często gry ekonomiczne się trafiają. Ja na przykład jak byłem małym gnomem, to grałem w Mafię. Mi się Mafia zawsze podobała. Miasto Słońca. Ścieżka szamanów? Ach, to jest w dodatku, to nie. Głowy dla loży. Ukończ 3 próby. Pomów z Liganem. Gdzie ten chłop jest? W mieście Słońca, gdzie by i na... Gdzie indziej mógłby być, haha. Dobra, tu jest żyraf. Ale do góry jeszcze nie idę. Obozy bandytów. El Bandito porobione. Okej. Okay.
No dobra. I co? Miasto Słońca. Idę. Co innego mi zostało. Musisz powiedzieć sobie, że polenie i tak nic nie daje. Znaczy... grzałkę mam do wymiany. Dlatego tak, mam taki kaszel, nie? Nie mniej, nie więcej, Marian. Po prostu bawełna się leciutko już przypaliła i... ja mam tak, że ona jak już zacznie, że tak powiem, gruzem rzucać, no to mam wtedy kaszel. Kurde, mam godzinę czasu. Jakiś antyczny złom, coś ten. Coś. Nic. Kurnie. Nie dadzą nic znaleźć. No, masz po prostu element grzewczy. Skombinowany razem z japońską bawełną. No i... bawełna służy jako, powiedzmy, gąbka. A element grzewczy grzeje, no. Czemu one ode mnie uciekają? Gdzie jest druga? Dziesięć strzał. No i co? I podgrzewa ci olejek i sobie palisz ten olejek, nie? Notatka? Nieciekawe. Siema. Sprytny. Trochę nie wyliczyłem trajektorii lotu. Dobra. Teraz muszę schodzić im z drogi.
co teraz? Dobra. Ogon mu nie odleciał, a czemu? Dobre trafienie. Trzymaj się, Maria. Jak będziesz coś tam miał, ten streamka czy coś, to wpadnę. Chyba że mnie moja zaskoczy. Widzę. Panie. Dobra, wyrzutnia lin. Idę, może mnie nie zatłucze, nie? Radaru już nie ma. Ale gdzie są te wyrzutnie dysku od niego? Ale lipa. Ha! Dostał! Domy, słab. Znowu oni. Czekaj! Tylko cicho i spokojnie. No tak, tylko. O, pyk. Dobra. Jak leży, to pakuje wszystko w niego. No nie no. No nie no. Chyba złomiazu, nie? Ziomuś, tu jestem.
Dobra, zdech. Dobrze. Wszystko gra. Tak sobie zaszedłem, wiesz, rekreacyjnie go ubić. On się trochę za szybko rusza na celowanie w te serce, wiesz? Jak dla mnie. Może wymyślam. Ale dla mnie to jest high speed ziutek. Ale fajnie, ja polubiłem ubijanie ich. Tylko, że o ile na początku te zwoje co... O, 50% porażenia. O kurnie. Te zwoje były fajne. Teraz wydaje mi się, mam... To jest przełom, nie? Ale jak 3 strzały? Jak on się rusza, no? Mówiąc brzydko, on na bieżąco spierdala ode mnie. Kurde, jakie te? Widziałeś, Jaro? 50% na porażenie? Kapitole. O Jezu, kamień. Będzie mnie teraz to wkurzać, tak? Dopóki nie wyrzucę 4 kamieni. Kto wrzuca... Wygaraskam się z tego. Skrzynkę kamieni. No tak, tylko te dyski widziałeś z takiej odległości jak ja ten, no to one strasznie długo lecą. Ja bym musiał gdzieś blisko niego biegać, wiesz? Żeby aż tak celować. Aż. Modyfikacje. Co mi tu poleciało, Jaro? 40 do ognia. Może być. O kur... No... No to... To ma sens, nie? To ma sens. No bo ja się cykam. Jaro. Boję się. Co ja to mogę wrzucić? Porażenie, obrażenia. Chyba najbardziej to w to. W końcu jakiś dobry zwój na porażenie mam, nie? Jeszcze ogień podbije przy okazji. Kurnie. Nie bój. Ale ja się cykam, no. Co poradzę? Mróz. Jadem na mróz. Aha. Nie bój. No fajnie się ich bije. Dobra, teraz mogę sobie wrócić.
O. Może level po drodze wpadnie? Nie tutaj? O jest. Jaro, co dzisiaj na obiad robisz? Czy gotowy już będziesz miał? Jaro, a ja ci mówiłem, czym w ogóle moja Daria się zajęła? Straszyć, chuje. Nie? Daria poszła do fabryki mebli pracować jako szwaczka, nie? Jako krawcowa. Masz łuk na odrywanie i ta jedna strzała na pewny... A no to mój łuk na odrywanie, słuchaj, wygląda dokładnie tak. Aj, czekaj. Odrywania ma 209, nie? Z tej fioletowej tej strzały. A jeżeli chodzi o zwoje, to ma 47 obrażenia, 24 odrywanie, 16 porażenie, 44 odrywanie i 41 odrywanie i 14 poręczność, nie? I to szyję. I to. Trzeci miesiąc już robi, wiesz? Czy z obrażeniami? No ale to wtedy tak nie obłupuje mu tych elementów, nie, ogólnie. A druga sprawa... Na chwilę obecną i tak... Nie mam zbyt dobrych tych... Nie wiem dlaczego tak dałem. Ale nie mam zbyt dobrych tych... zwojów, nie? Na obrażenia. Ale to ze spokojem, nazbiera się jeszcze tych, nie? Także... Jaro... Krawcowa w domu, powiem ci, że to dobra rzecz jest. Co to tam łazi? A to bieguny. No. Dobrze wygląda. Po drodze na wybijaniu zwierzątek nabije tego levela. Znaczy, skórę bardzo rzadko, wiesz, skórę może raz w tygodniu dostanie do zrobienia. Tak przeważnie to materiały, nie? Ale ona mówi, że jej się bardzo podoba praca. Tylko tak jak teraz już, wiesz, przymrozki się skończyły, to mówi, że bardzo gorąco jest.
Bo to jest, wiesz, tam maszyn do szycia jest bardzo dużo. Na zakładzie i no, nie oszukujmy się, maszyna do szycia też swoją temperaturę oddaje, nie? Bum. Czemu nie podpaliło? Bez sensu. Marszczyny muszę trochę nazbierać. To się nie skończy pokojowo. Czemu mi nie podpaliło ich? O, Jaro! Twoi ulubieńcy i moi też zarazem. W sprzyjających warunkach, to prawda. No ale jest podwyższenie, to da się ich ubić. Dobra, gdzie ta czujka? Tam. Pokój. Gdzie oni mają? O, odpaliło. Pięknie. Bum. No. Musiał dziad mnie trafić. Tak. Grecik już stuka w taborecik, nie? Dobra, on już zdechł. Przydatne. Nie ma co ammo marnować, nie? Jak już się ten... wziąłem za ubijanie tych takich większych maszyn, no to te płomienie, chłodziwa i tak dalej, to tak spierdziela zasoby tego, że szok. Krecik był prosty, ja na kreciku jeszcze zrobiłem dwa samouczki, wiesz? Właśnie z tego grzechotnika? Z mrożących tych? Z mrożących bełtów? I z tej nowej wyrzutni ciężkich lin, nie? O! Podnosz na ciosy. Odporność na czosy. Trójka, czeka. Po tej stronie jestem co trzeba. Tak. To tu w dół. Trecik był easy, nie? On chyba tylko dwa razy mnie dotknął. Marszczynek.
Te są przydatne, choć gorzkie. Dobra. Lubię te strzały. Jestem gotowa. Muszę być. Ale z mięsem, tak? Zielona kapusta, kasza manna wymieszana i smażona. Łe, fajne. Cześć młody. Co tam młodzieży? Po szkole? To się przyda. Marszczynek, marszczynek. O! To zaraz będzie w CS-a grane, nie? Pewnie. Powiem ci, że jakby nie było expa, albo w ogóle mało byłoby expa z tych maszyn, to bym ich w ogóle nie ruszał. Nie zwróciłem uwagi, czy jak ten, skażoną strzałą strzelam w nich i skażona maszyna zabije kogoś, czy dostaje ten, expa za to. Muszę zwrócić. Jedna z tych. Kumpel do mnie pisze, ale tak naprawdę to nie wiem, o co mu chodzi. A ja zawsze w te tam z tyłu celowałem. Ach, jak głupi. I się dziwiłem, dlaczego one nie wybuchają. No, San Andreas. Też dobrze. Muszę sprawdzić tą skażoną tą strzałę. Jest tam coś? O wy! Uje. Dobra, bijcie się. Dala ode mnie. Bawcie się, chłopaki. Między sobą, kurnia. Tylko oni chcą ode mnie. Dobra, chuj to.
skąd one się tu wzięły, te byczki? Dobra. Ten już pada. Bez sensu. Jak z Mafią 2, no 2/3 przeszedłem, wiesz? Dużo już nie zostało. Znaczy dużo nie zostało, 1/3 gry została. Fajna Mafia 2 jest. Fajna, fajna. Fabularnie podoba mi się bardziej niż 1, muszę przyznać. Spokojnie. 2 dni wolnego, mówisz, Jaro. 2 dni wolnego to uczciwa cena. A. Złomiary. Tak jest. Już mnie nie ma. Dobra, 2 są skażone. Niech 3 ubiją. No. Dawać. Ale lipa, nie dostaje expa za to. Ale chociaż śmiesznie jest, bo głąby się same biją. Zerwałem im obiad. Czyli co, w sobotę do pracy idziesz, Jaro, tak? Dobrze, przyda się. Ale to GTA ściągasz, młody. Lipa trochę. Że expa nie dostaje, zaskarżone te. Ale zabawa jest zajebista. Dawaj, ostatni zew. Skąd się tam krabole wzięły? No nie, no. Poważnie? Ale tam zadyma jest. Przecież tutaj nie było tego. A to jest konwój krabołazów. Aha! A to ja muszę jakoś ten... ubić wszystkich, nie?
Dostanę za to? Słońce pokazało nam drogę. Ha. To nic za to nie dostanę? Dupę im uratowałem, halo. Prawie. O, głąby. O, to się zabiegali. Jara, o co z tymi tymi? No, kraby takie ze skrzynką. Ten głupiec się spodziewa. Na łebie. Krabołazy one się nazywają. Konwój krabołazów to co, to one sobie chodzą czy jak? No tutaj też jest jako konwój. A tam wcześniej, co ja je spotykałem, to gdzie one są? Tutaj były? Też konwój. To jest siedlisko, 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 siedlisko. O, siedlisko krabołazów. A tu jest chuj, jakiś konwój. I o co chodzi? Gratis za to powinien być, czy jakich? Znaczy wiadomo ten. Co? Dobra, chyba dojdę do Miasta Słońca jeszcze. Dojdę do Miasta Słońca i tam finito. Dobra. Tu. Mamy coś tam? Tutaj coś chowali przede mną? Ognisko. Widzę. Roślinka. Wielkogłów. Za poprzedniego króla. Zupełnie. Trochę nie tędy chciałem iść, nie? Chciałem widokówkę jeszcze ogarnąć, ale. Chuj. Łomiasz. Nie. Jeszcze jednego.
zdradzić im z... Szybko go ubij. Kubańc. Uciekaj, jeśli może. Co? Nie ma ucieczki. Słońce wszystko widzi. Poczuj gniew słońca. A, oni się tam klepią. Nuda. Zawsze bystry, zawsze czujny. GTA Carbonara? Wyśmienicie. Wyglądasz na młodą i gotową na wszystko. Dziwnie to brzmi. Młoda i gotowa na wszystko. To szczur? Gęś! O kur... Gęś to już poważny oponent, słuchajcie. Bez żartów, nie? Pozdrowienia. Dobra, miasto słońca zostawię sobie na jutro. Tak to rozplanuję. Jest? Aż nic. Tam jakiś ptasior lata. Jaro, a powiedz mi ty ten? Jak te duże ptasiory ogarniałeś, to ściągałeś je linami, czy tak po prostu je klepałeś? Strata czasu. W zeszłym tygodniu było lepsze. Nisko, okej. Okay. Ognisko jest okej. Okay. Tylko ja chcę jeszcze widokówkę. Ogarnę widokówkę. Ogarniam ekwipunek, bo tam z tego co widziałem jest... Tak, jest nowy kupiec. Kolejne ognisko. O, ho, ho. Nie, bo wydaje mi się, że jak już masz tą ciężką wyrzutnię lin, to już na luzaku można pościągać go, nie? Nie wiem, na 2-3 liny i on powinien już spaść. Tylko pytanie, po co on ma spadać, skoro tak się go bije, wiesz, klasycznie, strzałami. Po co tam się schodzi? Halo? O nie. Jesteśmy zgubieni. Moja z pracy wraca. Jakby ten zaczęła mnie bić albo krzyczeć na mnie, to dzwońcie na policję. Dwa razy mrugnę wtedy, nie? Jak żonę w tyłek. Dobra, gdzie jest skrzynka z zapasami? Bo przy widokówkach zawsze są skrzynki z zapasami, nie? Aaaa, ona do ZUS-u jedzie najpierw. Dobrze. Gramy dalej. Bez obawy.
Bieguny? Nie spodoba ci się to. Jej. Gąs się gość. Jak ja mam tam wejść? To zaraz się jeszcze złomiarze pojawi. O, mogę tego potrzebować. Mołdełca. A to co? Tutaj, tędy? No to chyba od drugiej strony tam trzeba zajść. Coś mi się tak wydaje. Zdecydowanie. No dobra. No to pewnie tutaj. Już trzeba się wdrapać. A jak? I jumpaj. Tyk. Tyk. I? A. Okej. Metalożer. Spoko. Widokówka. Tam coś, tam coś. No dobra. Teraz ulubione sklepikarstwo. Ja czuję, że coś tutaj będą jakieś jajca po drodze. A, tutaj jest kwiat. Kurde,
Musiałbym teraz zacząć czochrać brzegi, nie? Ale to chyba najpierw dojdę do tego. Żyrafa. I co? No i wyzbieram te kwiaty. I kocioł zrobię, nie? Powiedz mi, Jaro, te kocioły, ten co tutaj jest i ten tutaj ciężkie są? A trzy tu są. No masakra. Trzy kocioły. Tutaj jest jeszcze ta skażona strefa. Jest trochę do ogarnięcia jeszcze. A, to są już te gęgę, to ich się nie da kili. Przepraszam za zwłokę, ale wszystkie transporty do miasta są przeszukiwane. Aresztowałem wczoraj... Aha. To oburzające. Jesteśmy wiernymi poddanymi. Ile będziemy czekać? I co niby mamy robić? Siedzieć bezczynnie, aż wszystko się zepsuje? Podobno południk jest otwarty dla wszystkich, Kardża. Nie mamy nic wspólnego z tym, co stało się z Ersą. A wiecie, co mi się wydaje? Kardża, cienia, zabójstwa, co to ma wspólnego ze mną? Że to byłby dobry moment, żeby skończyć streama. Żeby już zacząć. Bądźcie cierpliwi, wszyscy zostaną wpuszczeni. Questem nowym. Tak właśnie myślałem, że tutaj jakieś jaja będą. Codziennie ciężko pracuje. Czy idziemy do południka. Tam będzie biegania i biegania, kurnia. Nie, ja skoczę ten. Ogarnę kupca. Wiecie, i ten. Sprzedaję i tak dalej i do tamtego motywu, do wejścia do tego wrócimy jutro. Jutro wcześniej zacznę to. Też powinno być spoko. Z tym mięsem. No, to nazbierałem. Dobra, skrzynki ze skarbami, sprzedaj surowce. No to po kolei. Tyk. O, 114 slotów ze 120 miałem zajętych, no to tak. Talizman. Serce złomiarza. Tyk, tyk. Serce bieguna, serce czujki, cio. Stówkę za soczewkę gromoszczęka. Nieźle. To był śmigacz. Śmigacz. Chyba coś takiego podobnego do Lancoroga.
soczewka, czujki, won. Cyk, 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 cyk. Oj, 9 sztuk. Masakra. Zbierałem jakiś kwiatków. No dobra. To ogarnięte. Oczywiście 2% obrażenia. Rywanie. To młody. Dobrze. Na razie jeszcze zostawię. Porażenie, porażenie. Odrywanie. To do piekła. Też do piekła. To jest nie najgorsze. To do piekła to też. Maskowanie. Zobacz, może się przyda. Chociaż wątpię, ale na razie nie sprzedaj. Odporność na mróz. Na razie, na razie. Nazbierałem znowu tych. Jaro, kiedy w Didę można wpakować jakieś te? Bo zalegają mi zwoje do Didy. A, to jeszcze miałem spróbować. No i dobra. Ile mam hajsu? Lekcje. Lekówka. No tu mam prawie full. Poważnie. No mam nadzieję, że nie. No dobra. To przeszedłem te straże? Serio? Babka powtarzała mi, żeby trzymać się od tych z daleka, ale ty wyglądasz przyjaźnie. To oni nic ode mnie nie chcą? Nie chcesz ze mną gadać? Nie? Okej. No to może niepotrzebnie. Tam do kupca leciałem. Zobaczmy, coś nowego? Nic. Zbrojki? No, też tak nie bardzo. Dobra, już wejdę do tego miasta, zobaczymy.
Skoro nie ma jakiegoś tam zonka na wejściu, no to idę. Tylko. Co jeszcze to miałem? Łapkę. To piekło. Nie, dobra. To tu zakończymy. Na dzisiaj. Bo okaże się, że coś fajnego tam jest, a... Po co sobie ten... Coś zabawę. Halo, killer! Mam za dużo na głowie, przepraszam. Killer dich kom für die Ende. Schuldigu. Okej. Okay. To co? To jutro jakoś z rańca się odpalę. Jakbyś Jaro miał chwilę, to bardzo chętnie posłucham jakiś rad. Bo w południku będzie kilka tematów ciekawych do ogarnięcia, nie? O. Tak powiem, jaram się jak norweski kościół. O. Także co, dzięki za obecność i za łapki. Kom Morgan. Szuldigum killer. No i co, do jutra. Jutro nie wiem, z 9 się jakoś odpalę. A dzisiaj muszę kumplowi pomóc garaż tachać. Blaszany. Także co, trzymajcie się, na razie i udanego dnia. Hejka. Ciao, killer!